Kosiarka.pl, Piotr Adamek. Moi przyjaciele, jesień za pasem, więc pokazujemy maszynę adekwatną do tej pory roku. Zamiatarka spalinowa Vega, model VG100V, napędzana silnikiem Brixa, seria 750EX, pojemność 161 cm sześciennych. Zamiatarka o szerokości 100 cm. Tutaj widać mamy szczotki uniwersalne z twardym włosiem, 50 po jednej, 50 po drugiej stronie. Można je dokupić jako akcesorium do komplementarne, uzupełniające. Można również do niej dokupić pojemnik zbierający i pług, więc może być też jako pług do śniegu na zimę. Z elementów obsługowych tej maszyny, zaczynając stąd, tutaj możemy sobie regulować wysokość zagłębienia szczotki, czyli minus, kręcimy w tą stronę gałkę bliżej podłoża, plus bardziej do góry. Po drugiej stronie widzimy, tutaj mamy taką wajchę kilkustopniową, możemy sobie regulować kąt prowadzenia szczotki, czyli wyciągamy sobie tutaj tą wajchę i nastawiamy sobie w jedną stronę albo w drugą stronę. Idąc dalej, tutaj mamy zabudowaną skrzynię, w której znajduje się element do regulacji wysokości uchwytu, i tutaj mamy taki kabłąk, jego sobie zaciągniemy, możemy sobie regulować wysokość uchwytu w zakresie 3-stopniowym, jak widać. Tutaj pod spodem, z racji tego, że to jest zamiatarka z napędem, mamy 3 biegi w przód, czyli 1, 2, 3 i bieg wsteczny. Na uchwycie załączanie napędu kół, załączanie szczotek. Tutaj mamy ustawianie dźwigni w pozycji ssania, wysokie obroty, niskie obroty, a tutaj sobie nastawiamy prędkość obrotową szczotek od 180 do 350 obrotów na minutę. Solidna, zwarta, kompaktowa zamiatarka spalinowa Vega 100, VG100V BS750EX, napędzana silnikiem Brixa amerykańskim. Kosiarka.pl, Piotr Adamek. Nic dodać, nic ująć. Pozdrawiam.